Siemano widzowie, kolejny dzień w celi w najgorszym więzieniu na świecie. Cela o zaostrzonym rygorze, a tu mój towarzysz w niedoli, Dave. Po, siemano widzowie. Siemano Dawidzie, patrz co ja mam, patrz, widzisz to? To zdobyłem na ostatnim odcinku. To jest ten łom. Tak zwany łom. Taki łomek. No i słuchaj, my jesteśmy tak przygotowani jak mało kto, ale słuchaj, ja pomyślałem, że dzisiaj będzie idealny dzień na to, żeby jakoś się stąd wydostać. Tylko wiesz, nie wiem czy z całego więzienia, ale przynajmniej możemy poszukać jakiegoś wyjścia. Może jest jakieś wyjście, o którym jeszcze nie wiemy, a które by nam się przydało. Oho, idzie policjant, odłóż tą rzecz, odłóż tą rzecz. Dzień dobry, panie policjancie! Panie policjancie, dobrej nocy chciałem panu życzyć, bo jak dobrze czuję, to się zbliża wieczór. Przygotowałem dla pana policjanta prezent. Prezent masz na niego? Witajcie, zapraszam was na ostatni wieczorny spacer. O! Pogadzę panu, proszę, to mój prezent dla pana. Bo ja nie widzę jaki... A, no proszę zjeść, smacznego. Nie, czym chata bogata, tym prawda smakołek od nas. Prze bardzo, ja na przykład coś takiego zjadłem i mi się podobało. I co nie patrz. A, wow, ale ej, proszę nie bić mojego kumpla! Ale ile tych ciosów! Aha, ja już... To bolało. Ja już się kładę spać. O. Dobra, co z tym spacerem, co z tym spacerem, bo ja faktycznie to jest dobry pomysł. Spacer na wieczór jest super. Super. Robię tak, można się przejść. Spanie bierze, bo już noc, nie? Ja też, ale patrz, ale się przejść. O, faktycznie się robi późno. Kurde. I co, i mamy wyjść na spacer? A co z tymi więźniami? Oni chodzą w ogóle spać do celi? No właśnie, a człowiek tak, kurde. Nie chodzą? Nie. Okej. Okay. No, oni zasuwają całe życie. Aha. Panowie, koledzy, którym jest również ciężko jak mi. Życzę wam udanej nocy. Oddychajcie głęboko i spokojnie. Pan z dreadami, pozdrawiam. Tak jest, to jest... trzeba wymyślić imię. Jak byś nazwał takiego gościa z dreadami? Dreciasty? Mam pewien pomysł, ale zostawię go dla siebie. Okej, dobra. Nie będę w takim razie wyciągał tych informacji z ciebie. Dobra, w takim razie ja biorę głęboki oddech. Dobra, mogę iść spać, bo jestem zmęczony. Ja też. Piękny wieczór, no... Jaki piękny wieczór, kurczę! Ja mam pytanie, mogę zadać jedno pytanie, bardzo ważne do pana policjanta. No i nie ci napisał. Aha. Czyli pytać nie wolno, tak? No co, mogę zadać pytanie? Dobra. Jak pan to zrobił, że pan tak dobrze poudawał i pooszukiwał wszystkich na testach sprawnościowych i na testach na inteligencję, że nie umie pan pisać, a dali panu taką fuchę? Ty, to jest w sumie dobre pytanie. Brałem przykład z ciebie, no to... Źle przeczytałeś, jak... nie z ciebie, tylko z ciebie. Ściebiłe. To jest jakieś po francusku, ściebiłe? Czy jak? Ściebiłe. Wąsaty. Uuu, ale cię zdisował. No dobra, bo po prostu szczypson było zajęte, no to co ja, poza tym nawet napisać to osobno, nie wiem o co ci chodzi, dobra, nieważne. Idźmy spać. Ale cię zdisował. Nie zdisował mnie, co mi zdisował, no to tak jakby do ciebie fire, powiedział, że... Fire! No i zostań se pan tam na tym spacerniaku. O szóstej! Jak o szóstej, panie? Ja o szóstej to ja śpię. Właśnie, ja się przewracam na drugi bok i śnię. A, mogę jeszcze jakieś jedzenie na dobranoc, bo ja trochę głodny. Mogę ci dać chleb. Nie, ja zasługuję na jedzenie, kolacji nie było jeszcze dzisiaj, więc ja zasługuję na to, żeby zjeść coś. Coś, nie coś. Mogę? No, panie policjancie, ale co to jest? Daj mu pan no coś. Dobra, zupa może być, ale ja bym chciał chleba jednak jeszcze do tej zupy. Tak z trzy bochenki. Chleb z zupą no, to jest elegancko, robią. Dziękuję panu, pięknie. Aż, że tak powiem... Pan pies. Aż miło. O, jaka ta zupa była pożywna. Oddaję miskę, bo nie chcę tej miski. Dobra, chodź Dawidzie, idziemy spać, nie ma co. Dobranoc, panie policjancie, dobrej celi wlazłem, już myślałem, że się pomyliłem. Panie policjancie, jakby pan mógł nas zamknąć, bo się czuję niekomfortowo, gdy jestem otwarty. No. Dobra. I dobranoc, panie policjancie, karaluchy pod poduchu i samych koszmarów. Co, tu będziesz siedział? Idź pan stąd. Nie, ja tak nie zasnę, jak będzie pan tutaj na nas patrzył. Ej. Zasługujemy na trochę prywatności. Jest stary. Ej, dobra, to jest nie w porządku, to jest. Dobra. Wozie, stary. Panie policjancie, czekaj, musimy go jakoś obudzić i sprawić, żeby tutaj nie chciał być. Musimy być głośnym. No to dawaj. Muga! O, panie policjancie, proszę iść ze stołu. Sprawa jest, no prywatnie, do prywatności trochę ja strasznie chrapię. Pan strasznie chrapie, usnąć się nie da, no. Poza tym ja będę opowiadał Dawidowi tutaj wieczorynkę, będę mu opowiadał. No właśnie, bo nie umiem usłyszeć bez tego. Właśnie, i ja nie chcę panu opowiadać, pan nie zasłużył. Proszę się opuścić miejsce. Ja mogę panu opowiedzieć kołysankę. No, nie dawaj, opowiedz mu. A policjantów dwóch uwolniło Dave'a i Szczypsona i wrócili szczęśliwie do domu. Tak było.
No jeszcze Polas. Ej, dobra, stary, słuchaj, akcja jest. Przemyślałem to, co możemy tutaj zrobić. Jest noc, jest idealny moment na to, żeby dokonać ucieczki z tej, otóż to, więziennej pułapki. Z tym, że ja wiem, że jesteś zmęczony, ale ja potrzebuję twojej pomocy, potrzebuję twojego wsparcia. Teraz słuchaj, ja mam łom. Mam też kto trochę jedzenia. To normalny o północy się wyłamuje z kicia. Prawdopodobnie Synek. Ten, kto siedzi w więzieniu. No myślę, że ten, który ma chęć na to, że to on idzie spać, czy on tam krąży ciągle, co on twoja robi? Głowa idealnie pasuje do tego kwadratu. No bo jestem blisko. Ty jesteś daleko, być był bliżej, też by pasowało. No nie mogę, bo jest łóżko. No widzisz, a ja mam elegancko, bo ja nie muszę na to łóżko stawać. Dobra, słuchaj. Ja mam z tej strony. Dobra, słuchaj, no i co mam robić, stary? Co? Potrzebuję twojej klapy od kibla. Co? Potrzeba, jest nie duża. Dam ci! No daj mi swoją klapę od kibla, wiem, że tam u ciebie już nieźle śmierdzi. Już to jest jedyne, co chroni tak naprawdę cię przed tym smrodem. Ale jakbyś mi dał klapę, będzie mi bardzo miło. O, dzięki. Ale to ty zaraz, też mi coś daj. Zaraz dam ci wolność, spokojnie. Daj mi twoją klapę od kibla. Ale ja potrzebuję mojej klapy od kibla. Spokojnie, czekaj. Co to za głosy? Jakie głosy? No opowiadam karaluchy wieczorynkę. Karaluchy to są, karaluchy, panie! Opowiadam wieczorynkę, panie policjancie, tak jak miało być. Do spania dobra, zaraz, no ale spać, no przecież, ile dobra. Mamy lat? Co my jesteśmy? Dzieci? Że trzeba nam mówić, kiedy mamy iść spać? Ha? Dobra, wąsaty? Śpię. Dobra, śpię. Ja też. Może pan już pójść? Dobra. Ty, nie zasypiaj, ty. Akcja jest, dobra. Widzowie, patrzcie, robimy taką akcję. Tu. Pyk. Rozwalamy łomem to. Dobra, elegancko. Stawiamy to tu. Dobra. Pyk. Dobra. Panie Dawidzie, jest pan gotowy? Dawidzie, proszę nie spać. Halo. Halo, chodź tu, chodź. Co ty robisz? Chodź. Co ty robisz? Chodź. Zapraszam. Ja. Zapraszam. Ja. Zapraszam. Ej, zrób mi też coś takiego. No ale nie mamy tyle klap. Znaczy jest klapa no. Jeszcze od łóżka, ale ona musi tam akurat być, jej się nie da pozbyć. No, ale no spokojnie, ale czekaj. Shift. Patrz. Kurde, sorry. Patrz. Załatwimy ci klapę, patrz. Inna cela. Musimy teraz ogarnąć inne klapy, żeby nikt się nie zorientował. Potrzebujemy twoją klapę, żebyś miał. A chcesz też mieć takie wyjście? No tak, ej, zostawisz otwarte. To muruj to. Czekaj. Nie, muruję. Dobra, jesteś. Nie wiem, czy dobrze zamurowałem, jesteś, ale dobra. Jesteśmy u ciebie, czekaj chwilę. Czekaj, nie, cofnij się. Dobra, tu. Tu. Dobra. Pyk. Dobra. Jest stary. No. Stary, jak usłyszę, że on tu idzie, stary. Jak tu idzie? Stary, szybko otwieraj mi drzwi do mojej, stary, bo on tu idzie. Szybko do mojej celi. Patrz, bo się zbliża. Ci. Zamknij klapę. Stary, dobra, śpij, zamykaj to. To tutaj tak tupie? Panie policjancie, kazał pan nam spać, a ta pan tu tupie. Panie policjancie. Jak spać, gdy jest taki brak poszanowania? Ja bym na pana miejscu usadził swoje 4 litery i po prostu poszedł spać. No, idź pan stąd, bo się spać nie da, znaczy chrapać nawet w spokoju. Dobra, stary. Nawet do kryjówki. Dawaj. Widzisz, ale... Ej, ja nie mam jak wrócić. No wiem, bo dlatego potrzebujemy jeszcze jedną klapę dla ciebie. Ja nie mogę, no to w tamtą stronę dawaj grzej. Uwaga. A nie, bo tutaj jest jeden, tu jest więzień, tu musimy pójść dalej. Okej, tu jest klapa. Okej. Dawaj. Dobra, uwaga. Uwędzaj. Bierzemy klapę. Kurde, co to za tunel, tu nic nie ma, stary, nie da. O nie, postawiłem źle, to jest schody. Dobra, tu, dobra. No i co teraz? Problem jest. No właśnie widzę. Czekaj. Co ty robisz? idę naokoło. Ty jesteś nienormalny, stary, przecież to się złapie. Ja już jestem w celi, czekaj, rozwalam sobie kratę. Jestem w środku, dobra. Stary, tam są wszędzie kamery, ty się nie poczuwasz? Nie poczuwam się. Ja dobrze daję sobie radę, dobra, patrz, masz. Już mamy jak wrócić, jest elegancko. No i to jest ja to. Nie a teraz słuchaj, to nie wszystko, chodź. Jak nie, no przecież jest wyjście już. No dobra, ale to jeszcze nie wszystko, musimy się rozejrzeć, że mamy całą noc na to. Dawaj, wychodź. O, patrz. O nie, policja na prawo. Kurde, stary. Co on tam robi? Co on tam wyprawia? No stary, kurde, no ja nie wiem, co ty odwalasz, jest czekaj. Noc. No dobra, no a kiedy mam w dzień takie rzeczy robić? Oczywiście, że no w noc. No nie wiem, w dzień by to było mniej podejrzane chyba. Czekaj, musimy się jakoś... spacerniakiem łaził. Policjant, wracaj do celi. Dobra. I wtedy ja mu mówię...
że takiego sypu to nigdy nie widziałem! Ale jaja, chce pan usłyszeć kawał? Taki kawał dobry opowiedział kolega w tym momencie, że naprawdę aż spać się nie da, Żart wybitny, no to kawał idzie tak. Przychodzi baba do lekarza, nie? A tam lekarz! Ale jaja! Śmiechom, się zapowietrzyłem! Śmiechom nie było końca. Dobra, ale... elegancko. Tylko po co on tu ciągle przychodzi, stary? Nawet nie możemy stąd odejść na dłuższą chwilę. Stary, zaczyna mnie to denerwować, nie? Nie możemy nic ale robić, Ale ja chciałem wyjść z tego rygoru tutaj, chciałem wyjść dalej. Pozwiedzać cały, wiesz, ośrodek, że tak powiem. Tutaj tak, pozwiedzać sobie w nocy, gdzie stary, są kamery, policjanci na patrolu. Musimy znaleźć sposób na to, żeby się stąd wydostać. No to nie wiem, to powinniśmy jakieś stroje policjantów mieć na... O, właśnie! Ej, dobra, a może my powinniśmy mieć... Dobra, czekaj. A może by tak ukraść stroje policjantów i następnej nocy i wyjść stąd i wtedy zwiedzić cały ten... Ej, to jest dobry pomysł. Tylko pytanie, czy tam są jakieś stroje policjantów jeszcze tam, gdzie on śpi. Dobra, stary. No jest to jakiś plan. Musimy poczekać chwilę, jak on zaśnie już tak na 100%, idziemy i kradniemy stroje policjantów. Dobra. Dobra, Dawidzie, mi się wydaje, że już możemy to robić. Dawaj. Ja cię otworzę. Czekaj, bo musimy wyjść tutaj przez kraty, dawaj, zapraszam cię. Dobra, nie murujemy tego na razie, nie murujemy. Jesteś niepoważny. Spokojnie. Sprawa prosta, wchodzimy tam. A kamera to co? Dobra, on raczej śpi. Jestem pewien, że śpi. Stary, nie wierzę w to, że on... Patrz, to jest jeszcze drugi ziomuś, co na stole śpi. Co tu jest dwóch? Ja nawet nie wiedziałem, że jest dwóch. Śpi? Dobra, cicho. Są stoły. Bierz strój. Dobra, po cichu. Dobra. Cicho. Jest git. Zawracamy. Dobra. Do celi, już koniec. Koniec operacji. 3, 2, 1. Gida do celi! Czemu ty krzyczysz? Ramuruj to. Odłóż sobie tam gdzieś te wszystkie rzeczy. Ja odkładam łom i idziemy spać. Dobra, widzimy się, stary, następnego dnia i... Jakie krzyki? Żadnych krzyków nie było. Nie, bo to było... Co ty powiedziałeś? Nie wiem, co powiedział, już zapomniałem. Ja właśnie nie pamiętam nawet sam. Właśnie. Panie policjancie, daj nam spokój pan. Powiedział... To gang Meneli. O, tak powiedział. O, jest taka piosenka. No, tak. Serio. Tak, taka rockowa. Elo! Dobra, stary, idziemy spać i następna noc będzie mocna.